Najpierw były korki, później wielka inwestycja, a po niej w godzinach szczytu kolejny raz korki. Mowa o drodze krajowej nr 86 przebiegającej przez katowicki Giszowiec. Teraz, aby upłynnić ruch, doszło tam do zmiany organizacji ruchu. Dla wyjeżdżających z Katowic w kierunku Tychów to rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne. Dla mieszkańców Giszowca już niekoniecznie. Są teraz skazani na korzystanie wyłącznie z jednego zjazdu z DK86. Łukasz Kądziołka. Jeśli ktoś jeździ często między Tychami a Katowicami, to na pewno nieraz musiał spędzić trochę czasu w korku. Żeby zatory zmniejszyć, miasto wprowadziło zmiany na jednym ze skrzyżowań. Ruch jest tu bardzo intensywny. To skrzyżowanie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu. Znajduje się tuż przy węźle u zbiegu dwóch dróg krajowych, numer 86 i 81. Został przebudowany za ponad 300 milionów złotych. Dla wielu kierowców to zmora, ponieważ mimo drogiej inwestycji właśnie z powodu tych świateł trasa się korkuje. Po usunięciu lewoskrętów przejazd tym odcinkiem ma być szybszy. W momencie, kiedy na Giszowcu były prowadzone pewne prace remontowe i wówczas ten lewoskręt był wyłączony, rzeczywiście okazało się, że wyłączenie tego lewoskrętu w sposób zdecydowany upłynnia ruch w tym miejscu, w związku z czym zdecydowano się na to, aby takie rozwiązanie zostało wprowadzone na stałe. Nie zmienia się nic w zakresie przejść dla pieszych. Po zmianach nie można już skręcić z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Górniczego Stanu i odwrotnie. Niektórzy kierowcy mogą się cieszyć, ale powodów do zadowolenia nie mają mieszkańcy Giszowca. Zostali pozbawieni alternatywnego wyjazdu. To też natężenie ruchu przy ulicy Mysłowickiej bądź też Adama będzie dużo większe, ponieważ ludzie szukają możliwości wyjazdu z każdej strony, jak wiemy, no samochodów jest dość dużo na naszych ulicach. Teraz wjazd na osiedle i wyjazd z niego jest jeden, przez ulicę Kolistą. To wiadukt, który w czasie większych opadów jest często zalewany. To również niepokoi wiele osób. Poza tym mieszkańcy uważają, że postawienie betonowych barier i tych znaków nic nie pomoże, bo zostało przejście dla pieszych. Postulują też, żeby w tym miejscu powstała kładka bądź przejście podziemne, które zlikwiduje możliwość przejścia przez całe to skrzyżowanie. Mieszkańcy Giszowca liczą na to, że najtańsze i najprostsze rozwiązanie zostanie w przyszłości zastąpione konkretnymi zmianami, które nie będą w nich uderzały. Jeszcze w piątek mogą występować tu utrudnienia w ruchu, bo miasto kończy pracę na skrzyżowaniu.